Jest u Hildegardy taka receptura, gdzie Hildegarda, i tutaj chciałabym oczywiście ją zacytować, bo święta, jak przemawia osobiście, zawsze jest to mocniejsze i tak trzeba. Mówi tak Hildegarda: rozdrobnij korzeń i liście tataraku. Wcześniej mówiąc jeszcze trochę o tej roślinie więcej. Tak zmieszany proszek, jedz codziennie z chlebem lub w zupie, albo pij go w ciepłym winie, aż do swojej śmierci, a nie zapadniesz na żadną ciężką lub dłuższą chorobę. Nikt nie powinien zrezygnować z tak przyrządzonego proszku, bowiem ten, kto jest zdrowy i codziennie ten proszek, nie nabawi się choroby i nie będzie przez długi czas leżał obłożnie chory w łóżku. Ten zaś, kto jest chory i spożywa ten proszek, wyzdrowieje. I my rozumiemy to, że to jest takim środkiem profilaktycznym, ale też zapobiegające, aby te nasze siły obronne organizmu nieosłabiane były, oczyszcza krew, tak, z soków takich tych niedobrych i poprawia trawienie, tak się wypowiadał dużo dr Herzka na ten temat, właśnie to akurat jego nawet zdanie, a ja podam teraz recepturę. Jest możliwe do przygotowania w domu, ponieważ tatarak jest dostępny w naszych zielarskich sklepach, gdzieś tam można go sobie też nawet znaleźć i przygotować. Ja już tam zawsze opisuję też łacińską nazwę, żeby nie było po takiego jakiegoś nieporozumienia. To już też na stronie Państwo znajdziecie. Ale właśnie tatarak, jego kłącze, tą część nadziemną, podziemną, trzeba zmielić, doprowadzić do proszku. I łączymy to z bertramem i cynamonem. I my wiemy, że bertram, też Hildegarda wskazuje, że spożywany przynosi korzyść, zmniejsza w nim zgniliznę, zwiększa ilość dobrej krwi, zapewnia jasny umysł, a cynamon, właśnie ten cejloński podkreślam, to już dzisiaj jest coraz bardziej dostępny, już się wie, że to jest najlepszy cynamon. Często, gdy się go spożywa, zmniejsza ilość złych soków i przysparza dobrych. Czyli takie połączenie tych specyfików sprawia, że rzeczywiście mamy takie obserwacje, takie doświadczenie, wzmacniana jest wyraźnie odporność. A ile? Już mówię. Ten zmielony tatarak potrzebujemy 20 gramów. Bertramu, tego naszego dobrego, na cyklu spyretrum, tak? 10 gramów. Proszku oczywiście. I cynamonu cejlońskiego też 10 gramów. Czyli mamy taką mieszankę 40-gramową. Wszystkie składniki zostają pomieszane. Mamy proszek. Jak jemy? Codziennie takie jedna do trzech szczyp, więc można zobaczyć, to są przyprawy, dlatego też w tej naszej kuchni Hildegardowej jak najbardziej do zastosowania, a my mieszając mamy jeszcze taką mieszankę wzmacniającą odporność, jemy w zupie właśnie, albo na chlebie, z chlebem, albo w jakimś tym naszym ciepłym napoju pietruszkowym, czyli w tym jakimś tam naszym specyfiku, bo tak Hildegarda nam podpowiadała, jedną do trzech szczyp codziennie taką mieszankę zajadać można. Także taka mieszanka ziołowa z tatarakiem, którą teraz Państwu przywołam, mam nadzieję, że można ją wykonać i życzę, żeby do niej sięgać i z tego skorzystać, bo skoro Hildegarda mówi, że nie zapadniesz na żadną ciężką lub dłuższą chorobę, a już jak zachorowałeś, to Ci pomoże wyjść z tej choroby, tak, więc zachęcam, żeby może, jeśli ktoś teraz poczuł takieś zachętę, sobie to przygotować.